Ty masz dość opiniotwórczy profil. Często piszesz o sprawach, o których niektórzy baliby się napisać. Dużo mówi się teraz o sytuacji z Dagmarą Kaźmierską i o tym, co wydarzyło się w mediach. Jakie jest twoje stanowisko w tym temacie? Moje stanowisko w tym temacie jest takie, że tak. Po pierwsze, to trochę niepotrzebnie psy się wiesza na panu Miszczaku. Takie jest moje zdanie. Dlatego, że my wszyscy szefowie, ja sama jestem szefową i mam staw, który za wiele rzeczy odpowiada. I my swoim ludziom wierzymy. I ja uważam, że tak naprawdę ludzie, którzy pchnęli Dagmarę do Tańca z Gwiazdami na przykład, tak? Jakby liczyli na jej klikalność, liczyli na sympatię widzów. Z drugiej strony ja cały czas powtarzam, że ona szczerze i uczciwie mówiła, nawet napisała książkę o tym, czym się zajmowała. Nie znaliśmy szczegółowo kulis. Zawsze jest niebezpieczeństwo, że jeżeli wiemy, że ktoś coś robił i że jakby za to, no, wiele jest takich gwiazd, wiele jest osób, które miały problemy z prawem. To nie powinno przekreślać człowieka. Człowiek po latach ma prawo się naprawić. Natomiast uważam, że jeżeli chcemy kogoś pokazywać jako postać, która jest gwiazdą, która powinna być przykładem, to nawet jeżeli ona jest kontrowersyjna, to niech to rzeczywiście będzie przykład. To sprawdzajmy to dogłębnie. Z drugiej strony ja wiem, że to jest jeszcze tak, że no, nie wiem, na ile te wszystkie fakty są prawdziwe, ale wieszanie w tej chwili psów na mediach jest niesprawiedliwe, bo wszystkie media budowały się na jej zasięgach. Ona się oglądała, ona się klikała, ona była naturalna, ona brała udział w programie, ten pierwszy program Królowe Życia. No to przecież wiadomo, że dla mnie przynajmniej królowe, w cudzysłowie, Królowe Życia, nie chodzi o to, że to jest ktoś, kto ma świecić dla nas przykładem, tylko ktoś, kto potrafi żyć jak królowa, żyć na szeroko, żyć po całości. I ona taka była, ona tak żyła. Czy powinna znaleźć się w Tańcu z Gwiazdami? Nie wiem. Nie wiem, bo nie wiem, jaka jest prawda o jej przeszłości, natomiast z całą pewnością w tych nowych czasach wyrosła na nowy rodzaj gwiazdy. Tak jak mówię, jeżeli rzeczywiście wydarzyło się to wszystko, co się wydarzyło, to ona zamiast się ukrywać powinna wyjść, powiedzieć: słuchajcie, mea culpa, byłam idiotką, tak postępowałam, nie wiedziałam, odpokutowałam, przepraszam. Przepraszam moje ofiary, przepraszam widzów, przepraszam, tak? No nie można w tej chwili jakby ciągać szefów stacji czy szefów portali internetowych, że w jakiś sposób o niej pisali i że o niej mówili, bo tak jak mówię, gdzieś pod spodem są ludzie, którzy wszystko sprawdzają. Do mnie nigdy nie dzwoni dyrektor żadnej stacji, jak mnie zaprasza się do programu, tylko dzwoni osoba, która zbiera informacje, robi dokumentację.